artystą. Tylko ja myślałem, że będę malarzem. I na początku, mając już 5-6 lat, może to już potrafiłem rysować, malować, rysować oczywiście najłatwiej było, ale to najłatwiej to na przykład Hitlera, Stalina, Lenina i tak dalej, i tak dalej. Matkę i ojca portrety już dałem rady robić. Rzeźbiłem w drzewie też. Kamień gdzieś też piaskowca, podkradałem sobie te fajne kamienie, kawałki piaskowca z cmentarza i to mi też wychodziło. Ale tak dokładnie to w 74 zacząłem, kiedy to zacząłem współpracować z Tepelią. Robiłem no wszystko. Później, gdzie była sztuka polska, sięgnęła po mnie, więc tam trochę dla sztuki polskiej robiłem. W ogóle to dużo pracy jest w Polsce i na przykład w Płocku Palac Ślubu, moje futer rzeczy, po prostu i krata, i wieszaki, i numerki z podkówkami. Robiłem balustrady i tak dalej, wszystko. Robiłem ogrodzenia trochę, meble. No, mówiąc o nagrodach, ogólnopolskie nagrody miałem w Biennale Kowalstwa Artystycznego i Ludowego. W Radomiu miałem pierwsze i drugie nagrody, prawie same. No, ale kochana, marzyłem sobie zawsze to, ale zawsze mieć czas na twórczość, że kiedyś, żeby popracować twórczo, żeby mnie nie obchodzili ani pieniądze, ani nic nie przeszkadzał. I w tej chwili rzeczywiście od paru lat można tak powiedzieć, stworzę. I to jest na pierwszym miejscu rzeźba, czego już ja tu nie robiłem, czego to nie mam w galerii, ale sięgnąłem w tej chwili po aniołki. Tak oni mnie zmobilizowali, że całe podwórko w zasadzie jest, grają mi, galerie grają mi, aż tu cała wioska się trzęsie, ale dobrze się z tym czuję. No i dalej będę oczywiście tworzyć. No, nie wiem, nie chwaląc się, ale jak to dobry konia ma człowiek, który się poezją zajmuje się. Naprawdę, nie wiem, jak to można powiedzieć. Wsiąknęło wujka. Tak? Wsiąknęło wujka Kowalskiego. Wsiąknęło. Absolutnie przysiągnęło. Tak czasami mówię, że chyba ujarzmiłem ten jednak metal. Prawda, brzydko wiszą te wszystkie mi ramy, obrazy, dlatego że czasami jak zaczną ta moja kapela aniołków i na zewnątrz i tutaj grać, diabeł tańczyć, to kochana, cała pół wioski się trzęsie. I to wszystko nie może na miejscu uwisieć. Spadają nieraz, szyby pobiją się, cholera, nie wiem jak to będzie. Ale oni grają, nie grają.